z takimi ludźmi jak Bauman, jak major Bauman się nie dyskutuje, nie rozmawia się. A dlaczego? Ponieważ, tak powiedziałem, ten pan nie dyskutował ze swoimi oponentami w latach swojej młodości, tylko biegał z karabinem i strzelał i zabijał. A zniesienie kilku okrzyków chyba jednak no, jest bez porównywania do strzelania, prawda? Pan Dudkiewicz jest tutaj osobą, która no, dała się pokazać z bardzo złej strony, jeśli chodzi o Zygmunta Baumana. Jest chyba jego jakimś promotorem. Bardzo lansuje tą osobę na terenie Wrocławia. Druga sprawa, no chyba występuje jakiś, nie wiem, czy ten pan nie ma jakiegoś dysonansu, ponieważ w poniedziałek wraz z dziennikarzami Gazety Wyborczej zapala znicze na grobach okupantów z Armii Czerwonej. We wtorek otwiera rondo żołnierzy wyklętych. W środę daje 1 000 000 zł z kasy miasta na walkę z jakimś wymyślonym faszyzmem, nazizmem, nie wiadomo z czym jeszcze, w ogólności, a w szczególności na walkę z NOP. Zasłynął pan Dudkiewicz z gwizdania w czasie 11 listopada Marszu Patriotów, gwizdania wraz z dziennikarzami Gazety Wyborczej na hymn państwowy. Przechodzę. Otwieram posiedzenie Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia. W dniu dzisiejszym rozpatrywana będzie sprawa z oskarżenia Komisariatu Policji Wrocław Stare Miasto przeciwko 23 osobom obwinionym o czyn z artykułu 51 paragraf 1 Kodeksu Wykroczeń. Sąd postanowił nie uwzględnić wniosków obwinionych o ustanowienie obrońcy z urzędu. W ocenie sądu nie zachodzą okoliczności, które by uzasadniały korzystanie przez nich z takiej pomocy prawnej. Dawid Waszyński, Wysoki Sądzie, ja ustnie chciałem złożyć wniosek o zmianę składu sędziowskiego. Dobrze, proszę uzasadnić. Uważam, że odebrana mi została możliwość do obrony w tym procesie. Dobrze. W związku ze złożonym wnioskiem zarządzam 60-minutową przerwę. Uważam, że ten proces jest skandalem, że jest obrazą prawa i sprawiedliwości. W ogóle takiego procesu powinno nie być, bo to jest proces niesprawiedliwy z gruntu, a to, co się zaczęło dziać na tej sali, że sąd odmawiał obrońców z urzędu tych młodych ludzi, zachowanie było uważam właściwe, w tym sensie, że przyszli na salę i wyrażali swój protest, swoje niezadowolenie. Wtedy pan prowadzący to spotkanie powinien ich uciszyć, powinien wejść z nimi w dialog i tak się to powinno odbyć, a nie żeby ich z uczelni wrażała policja i żeby potem sądzić tych ludzi na sali rozpraw, na której ja byłem sądzony 33 lata temu. Czy wobec tego jest to proces polityczny? Tak, ja tak uważam, że to jest proces polityczny w dużym stopniu, ale to jest nawet proces skandaliczny. Czy no świadczy to o braku praworządności w Polsce generalnie. Rozpoczyna się dzisiaj proces osób obwinionych o zakłócenie wykładu, na który został zaproszony major Bauman. Jak na razie mamy przerwę. Okazuje się, że sąd odmówił części obwinionych przyznania adwokata z urzędu. No i na razie czekamy, co będzie dalej. Prezydent Wrocławia postąpił niegodnie, mówiąc delikatnie, zapraszając Baumana na wykład uniwersytetu. Proszę zwrócić uwagę, jak zachowuje się nasz prezydent, no bo jest naszym prezydentem miasta Wrocławia. Z jednej strony bierze udział w uroczystościach poświęconych żołnierzom wyklętym, a z drugiej strony promuje takiego stalinowskiego najemnika i ubeka komunistę Baumana. Jeśli miasto Wrocław szczyci się tytułem albo ubiega się o tytuł
Europejskiej Stolicy Kultury. W moim odczuciu będzie to Europejska Stolica, ale Komuny. Wznawiam posiedzenie sądu. Sąd rejonowy dla Wrocławia Śródmieścia w drugim Wydziale Karnym w sprawie przeciwko Dawidowi Baszyńskiemu, obwinionemu przez artykuł 51 paragraf 1 Kodeksu Wykroczeń w przedmiocie wyłączenia sędziego na podstawie artykułu 41 paragraf 1 KPK w związku z artykułem 16 paragraf 1 KPW postanawia nie uwzględnić wniosku o wyłączenie sędziego Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia Pawła Podkowskiego. W uzasadnieniu sąd stwierdził, że zdaniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia wyrażona przez obwinionego wątpliwość co do bezstronności sędziego oparta jest jedynie na subiektywnym przeświadczeniu, nie jest poważna i nie istnieje obiektywnie. Uprawnieniem strony jest składanie wniosków, w tym o przyznanie obrońcy, ale reakcja sądu, to jest nieuwzględnienie wniosku, nie może być postrzegana jako zamach na prawo do obrony, skutkujące wyłączeniem od sprawy sędziego na wniosek strony niezadowolonej z rozstrzygnięcia. Nie stwierdzając zatem okoliczności mogących wywołać wątpliwość co do bezstronności sędziego Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia, należało orzec jak sentencji postanowienia. Takie treści. Tak? Chciałem złożyć wniosek o zmianę składu sędziowskiego z tego względu, iż według mnie bezstronność sądu została wyrażona. Czy pan usłyszał w treści postanowienia, która była orzekiwana? Tak, słyszałem. Tak, w związku z tym pan ponownie składa wniosek. Tak. Tak, dobrze, proszę pana, sąd w takim razie wniosek ten skieruje do rozpoznania po dzisiejszej sprawie, natomiast na tym etapie postępowania przystąpimy do odczytywania wniosku o ukaranie przez oskarżyciela publicznego. Udzielam zatem głosu oskarżyciela publicznego. Proszę wykonać sądu, obwiniam o to, że w dniu 22 czerwca 2013 roku około godziny 15:30 we Wrocławiu na ulicy Uniwersyteckiej 7-11 podczas rozpoczynającego się wykładu profesora Zygmunta Baumana w sali europejskiej Wydziału Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z innymi osobami poprzez buczenie, wizdanie i wykrzykiwanie różnych haseł zakłócił ład i porządek publiczny. To jest o wykroczenie określone w artykule 51 paragraf 1 Kodeksu Wykroczeń. Chcę pan składać wyjaśnienia? W dniu 22 czerwca 2013 roku udałem się na otwarty wykład mojego Zygmunta Baumana, żeby wyrazić swoje oburzenie i zaprotestować przeciwko zapraszaniu do Polski stanowiskiego zbrodniarza. Zygmunt Bauman, NKWD-sta, donosiciel informacji wojskowej, a także major Korpusu Bezpieczeństwa Publicznego. Są to informacje Aparatu Bezpieczeństwa Publicznego, które będą uchwały Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 16 listopada 1994 roku zostały uznane za zbrodnicze i odpowiedzialne za cierpienie i śmierć wielu tysięcy obywateli polskich. Do przyjścia wrażenia mojego swojego sprzeciwu, a także zdecydowanego i wyraźnego zaprotestowania przeciwko stalinowskiemu premierowi skłoniły mnie w głównej mierze pobudki osobiste. Mój pradziadek Adolf Kaszuba, weteran armii Andersa, uczestnik walk w Afryce, bohater z Monte Cassino, który jest pochowany na pochód zasłużony na krakowskim cmentarzu, został bardzo wywieziony na Syberię przez ludzi pokroju Zygmunta Baumana. Jego syn, stryk mojego taty, Mieczysław Kaszuba, jako nastolatek również został wywieziony na Sybir. Po powrocie z Syberii nie mógł wrócić do kraju, ale został zmuszony do przyjęcia obywatelstwa Związku Radzieckiego, gdzie przez 50 lat pracował w obozie jak niewolnik. Do kraju wrócił dopiero w drugiej połowie lat 90. Mój dziadek, Jan Żarnik. Proszę pana, to byśmy całą rodzinę, byśmy pana tutaj nie zajęli, tylko jeszcze przystąpili do merytorycznego odnoszenia się do zarzutu, jakie jest panu stawiane. Rozumiem, że to były motywy, dla których udało się pan na wykład. Tak, jesteś tak, mój dziadek. Zaprotestować. Gdyby pan skupił się na tym słowie, zaprotestować, na czym to polegało, jaką formę przyjęło. Dlatego w Wysokim Sądzie, biorąc pod uwagę krzywdy, jakie zeznała moja rodzina z rąk komunistycznych zbrodniarzy, pokroju mojego Romana, a także opierając się na uchwale Sejmu RP z dnia 16 listopada 1994 roku, uważam, że moim prawem i obowiązkiem było przyjść 22 czerwca do sali Uniwersytetu Wrocławskiego i wyrazić swój protest i oburzenie. Brawo. Thank you.
salę rozpraw i informuję jednocześnie, że w przypadku ponownego zachowania tego rodzaju zmuszony będę zarządzić przerwę celem wydalenia publiczności. Nie będzie ani w dniu dzisiejszym, ani na następnych terminach obecna publiczność poza osobami, które złożą pisemny wniosek i to w odpowiedni sposób uargumentują. Grupa 5-6 funkcjonariuszy. A ponieważ już chyba już nikogo nie było do zagarnięcia, poproszono mnie o dowód osobisty. Wręczyłem funkcjonariuszowi ten dowód osobisty. Kiedy już chciał mi go oddawać, padło hasło zatrzymywać wszystkich, którzy mają dowód osobisty. Pan się nie przyznaje. Nie przyznaje się do tego samego. Chcę wam wyjaśniać? Może krótkie, małe wyjaśnienie z mojej strony. Bardzo proszę. Wysoki Sądzie, Szanowni Państwo, moim przekonaniem ten protest, który odbył się 22 czerwca ubiegłego roku, to była najmniejsza możliwa kara, jaką mogła spotkać tego człowieka za swoją przeszłość. Pan się przyznaje, czy nie? Nie? Chce pan składać wyjaśnienia? Tak. To bardzo proszę. Przede wszystkim pozwolę sobie nadmienić, że składałem już wyjaśnienia dwukrotnie. W związku z tą sprawą agencji. Za drugim razem tutaj mówić po wszystkich nie domówień. Chciałem w trakcie składania wyjaśnień dodać, że na wykład pana profesora Bomana przybędzie wybrany swój protest. W momencie, kiedy dwukrotnie próbowałem dodać to, pani komisarz, która mnie przesłuchiwała, stwierdziła tutaj cytat, że mogę sobie w dupę wsadzić swój protest. To jest... Wysoki Sądzie, zachowanie władz uczelni, władz miejskich w tej sprawie miało istotne znaczenie dla przebiegu całej sprawy. Jak wiemy, już teraz na prawie dowodowego, zanim wypad się rozpoczął, został on dobrze przygotowany. Zanim się rozpoczął, uniwersytet został obstawiony oddziałami policji i brygadą antyterrorystyczną. Wiadomo też, że było to związane z przewidywaniem, że na uniwersytecie wybuchnie protest wobec zaproszenia pana profesora Baumana. Wiadomo też z doniesień medialnych, że ten wykład był poprzedzony takim podróżą pana profesora do innych uniwersyteckich ośrodkach w Polsce. I tam, we wszystkich tych ośrodkach, dochodziło do protestu. Pan się przyznaje, czy nie, do jego popełnienia? Jestem niewinny. Chce pan składać wyjaśnienia? Tak. Proszę bardzo. Więc czułem się zobowiązany zaprotestować, bo wobec zaproszenia na Uniwersytet Wrocławski osoby Zygmunta Baumana, człowieka, który swoją karierę wojskową i polityczną oparł na niszczeniu żołnierzy Armii Krajowej, nigdy się od tego publicznie nie odciął. Ponadto chciałbym powiedzieć, że słowa pana prezydenta Rafała Rutkiewicza witające pana Zygmunta Baumana na Uniwersytecie jako honorowego gościa Uniwersytetu oraz miasta Wrocław są bulwersujące i negują wspólną pamięć o czci, pamięć o wartościach pomordowanych polskich bohaterów. W momencie otwarcia wykładu doszło do bezpośredniego zagrożenia. Tak ważny grup chronionych praw, jak wspólna tożsamość, jak pamięć bohaterów, cześć bohaterów oraz tożsamość narodu. Te dobra chronione prawa, jak się okazało w trakcie otwarcia wykładu, były narażone na bezpośrednie zanegowanie. Nie da się tej sprawy potraktować jako prostą sprawę o wykroczenie, jako prostą sprawę o krzyk. Wszyscy obecni w tej sali wiedzą o tym, że ta sprawa ma zasadniczy kontekst historyczny i społeczny, i że to ten kontekst, to skóra wartości o możliwość wyrażenia czci dla bohaterów określa istotę tej sprawy. W związku z tym obrona będzie udowadniać właśnie zaistnienie stanu wyższej konieczności. Konieczności obrony wartości. Porządek publiczny, dobro, które zostało naruszone, przedstawia wartość oczywiście niższą od wartości przez nich chronionej. Na to chcę zwrócić uwagę, że wnioski dowodowe obrony będą szły w kierunku wykazania, że w istocie cały spór od samego początku dotyczył wartości niematerialnych.
ten proces nie może w sposób płytki dotknąć tylko okrzyków, tylko decybeli w określonym miejscu, w którym tych decybeli nie powinno być. W przeciwnym razie sąd nie będzie mógł dać sprawiedliwego orzeczenia, a obrona nie ma innego sposobu na udowadnianie niewinności pana Łukasza Zaczańskiego niż właśnie ten. Bardzo dziękuję. Osoby, które nie protestowały, to niekoniecznie były.